Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego cyberdf-owego podcastu. Nazywam się Piotr Buek, a moim dzisiejszym gościem jest Szymon Maków, wy wykładowca kierunku Media Kreatywne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Witam Cię. Cześć. Zajmujesz się kwestiami prawnymi. W dzisiejszych czasach każdy może czegoś oczekiwać od twórców. Jak, jakie zdanie masz na ten temat? Przecież każdy może prosić twórców albo wręcz pozwać ich o to, że na przykład to, co pokazali w filmie lub w grze, nie zgadza się z zapowiedzią. Tak, tak. Tego rodzaju roszczenia często się zdarzają. Nie, nie da się ukryć, że, że żyjemy trochę w cywilizacji, która można by powiedzieć, że trochę się zamerykanizowała w wielu aspektach, a jednym z, tego, jednym z takich aspektów jest właśnie to, że ludzie ciągle się straszą pozwami, bo w gruncie rzeczy takie pieniactwo procesowe jest jednym z ważnych elementów kultury prawnej Stanów Zjednoczonych. Niekoniecznie dobrym, ale z drugiej strony gdzieś ta ich idea demokracji w taki sposób się realizowała i nie da się ukryć, że bardzo często najbardziej absurdalne pozwy czy roszczenia pojawiają się właśnie na tamtym rynku. Nasi sędziowie z całą pewnością są troszeczkę inaczej do tego nastawieni i raczej nie dopuszczają różnych tego rodzaju absurdalnych sytuacji, jak chociażby to, że po premierze filmu Drive pewna Amerykanka poczuła się dotknięta faktem, że film był prezentowany w trailerach jako kinoakcji, a okazał się pewnego rodzaju kameralnym dramacikiem, można by raczej powiedzieć, z przesympatycznym Ryanem Goslingiem podążającym mm -hmm. tu i tam. Natomiast no, nie miał nic wspólnego z takim typowym kinem akcji, ale pozwy i roszczenia tego typu oczywiście są. Zazwyczaj odrzucane. Nie ma dotąd konkretnego kazusu, w którym rozczarowany klient, trochę na zasadzie nie wiem, oszukanego jego zdaniem przez, przez twórców, miałby dostać odszkodowanie za to, że film mu się nie podobał, albo, że wycięto scenę, która pojawiła się w trailerze, bo tak mieliśmy chociażby przy Avengersach. Hmm. No właśnie, u nas z reguły, kiedy słyszymy w ogóle o różnych tego typu sprawach w Ameryce, na przykład, że facet odszedł od kierownicy w trakcie jazdy po autostradzie, poszedł się chyba przespać, czy zrobić sobie kawę, no i oczywiście miał wypadek i pozwał Firmę produkującą auta, że nie było informacji o tym, że nie można odejść od, od kierownicy, nie można przestać prowadzić. Już nie wiem, czy wygrał, czy nie, ale u nas to raczej wzbudza śmiech, bawi bawią nas takie sprawy. W Polsce jest to nie do, nie do pomyślenia. Jak sytuacja, no właśnie, jak to wygląda w Ameryce? Czy nadal tego typu sprawy tam przechodzą? Znaczy, tego typu sprawy się pojawiają, ponieważ to jest właściwie różnica. Można by powiedzieć doktrynalna, to znaczy koncepcja prawa chociażby europejskiego, szeroko rozumianego, w tym polskiego, raczej zakłada najczęściej jako układ odniesienia przeciętnego odbiorcy. Mhm. Czyli zakładamy, że człowiek nie jest skończonym idiotą. W Stanach Zjednoczonych bardzo często przyjmowano jednak koncepcję człowieka, który ma prawo absolutnie nic nie wiedzieć, czyli miał konstytucyjne prawo do bycia skończonym idiotą, w związku z czym często te pozwy się pojawiały i często to właśnie w kulturze amerykańskiej, czy ogólnie w szeroko rozumianym przemyśle amerykańskim stworzono całą masę technologii tzw. full proof, czyli w tłumaczeniu idioto odpornych. Natomiast na szczęście nie dotyczą one za bardzo naszej kultury, i czy to w projektowaniu gier komputerowych, czy w tworzeniu muzyki, czy, czy, czy w tworzeniu filmów, raczej tego rodzaju kazuistyka się nie pojawia. Aczkolwiek czasem całkiem intrygujące procesy się pojawiają, a też i czasem interesujące wyroki, bo też trzeba przyznać, że to osadzenie popkulturowe szeroko rozumiane chociażby w Stanach sprawia, że to, czego nie mamy w Polsce, dzieje się w Stanach chociażby w treści wyroków, czyli to, że. W jednym z wyroków amerykańskiego sądu. Cała sentencja zaczyna się od sformułowania: Not so long ago, in a film studio not too far away, George Lucas created Star Wars franchise, i tak To jest sprawa dotycząca jakiejś um, prawna autorskiej kwestii związanej z gwiezdnymi wojnami, ale też pokazuje pewnego rodzaju luz. W innym orzeczeniu amerykański sędzia uh, pisząc o tym, jakie ciężkie są jego przemyślenia dotyczące danego procesu porównuje siebie do Froda Bagginsa, który zmierza do Barad-dur, żeby zniszczyć tam pierścień i na mm -hmm. tego typu kwestie. To one często nas bawią, tak? Nasza kultura prawna jest dużo poważniejsza, to też sprawia, że często jednak na starcie tego rodzaju sprawy są umarzane no i raczej niestety nie czeka nas mm -hmm. w najbliższym czasie absolutnie ich wysyp. Czyli sądzisz, że o ile w, w polskim świecie, na polskim rynku bardzo często Bierzemy przykłady i wręcz kopiujemy to, co Zachód tworzy. To sądzisz, że raczej jesteśmy, możemy być spokojni o, o te prawne aspekty i to raczej do nas nie. Znaczy, ostężenie absurdu na pewno tak. Natomiast wykładnia amerykańskiego prawa, zwłaszcza w kontekście własności intelektualnej, czy prawa autorskiego, czy ogólnych zdarzeń. Sięga do nas. Oczywiście do nas sięga zazwyczaj trochę okrężną drogą. To znaczy, po pierwsze, dużo o tym słyszymy, czytamy, bo też te sprawy są nośne, medialne. No, zdecydowanie ciekawsze z punktu widzenia czytelnika, czy ewentualnie internetowego klikacza jest sprawa związana z Georgem Lucasem, czy Joeem Rowling, niż z jakąś mhm. Karen Smith z Florydy, czy jakiegoś innego kultowego już Florida man. No właśnie, to skoro już wspomniałeś o własności intelektualnej. Um... Jak to, jak to wygląda? Chciałbym się zapytać. Na przykład, bardzo często fani tworzą swoje własne produkty, swoje własne wersje tego, co stworzył twórca. Przykładowo jest wiedźmi, polski Wiedźmin i wiem, że jest szkoła Wiedźminów została stworzona, gdzie można przyjść, jest to swego rodzaju LARP. Czy na przykład y, twórca Wiedźmina, y, Andrzej Sapkowski, mógłby ich na przykład pozwać, albo mieć pretensje do tego, że oni w ten sposób wy, wy, wykorzystali wizerunek jego bohatera? Znaczy, sprawy te są dość skomplikowane. Jest taka uniwersalna zasada w prawie własności intelektualnej szeroko rozumianym, że na każde pytanie jest jedna odpowiedź. Brzmi, to zależy. Można sobie Wężykiem podkreślić. Po angielsku it depends. Dokładnie to samo znaczy. Natomiast fakt faktem, że każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie. To znaczy, system prawa własności intelektualnej czy prawa autorskiego jest oparty na bardzo, bardzo ogólnych kategoriach, ponieważ on każdorazowo wymaga interpretacji. Bo ciężko jest porównywać to, co z punktu widzenia na przykład prawa autorskiego ma dokładnie ten sam status utworu. Tak, czyli przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia utworu, gdzie tym samym przedmiotem prawa autorskiego może być cała książka, a z drugiej hmm. strony prosty rysunek, tak, czy jakaś grafika, no tak. jakiś prosty malunek i itd., itd. Ale do tego również skomplikowany program komputerowy, który również z tej perspektywy tym jest. W kontekście Wiedźmina, to też jest jedna z szeroko rozumianych dziedzin, dyscyplin, czy może nawet nie dyscyplin, myślę, że to raczej byśmy powiedzieli po prostu pewnego rodzaju multiwer, no, uniwersum, czy super system rozrywkowy, mm -hmm. to jest teraz modne takie w humanistyce pojęcie, gdzie mamy tonę zarejestrowanych znaków towarowych, no w porównaniu z Disneyem to może raczej kilogram, ale zdecydowanie ale jest ich kilka Chociażby znak słowny Wiedźmin należy do Andrzeja Sapkowskiego, ale część znaków słownych powiązana jak chociażby The Witcher w wersji angielskiej już do CD Projekt Red, mm -hmm. czy różnego rodzaju gwint, nie gwint. Po drugie, mamy ochronę potencjalnie bohatera i jego wizerunku, gdzie dysponentem praw autorskich może być to już osoba, która go stworzyła od strony wizualnej, czyli autor ilustracji, a tu pamiętamy, że mamy innych autorów ilustracji w komiksach, które chociażby Bogusław Polch kiedyś rysował, mamy autorów ilustracji z komiksów wydanych przez Dark Horse, mamy twory takie jak wizerunek Michała Żebrowskiego, jako pewnego mm -hmm. rodzaju również kreacje, czy te, które znamy z gier. I tu każda z nich ma innego autora. Oczywiście prawa autorskie mogą być przeniesione, mogą należeć do kolejnej osoby. I teraz taka szkoła Wiedźminów, no, musi się liczyć z tym, że potencjalnie, w zależności od tego, jak bardzo Wykorzystują nazwy, wizerunki, obrazy, potencjalne roszczenia pojawić się mogą. Mhm. Z prawem autorskim mamy niestety taką ogólną zasadę, że to jest tak zwane prawo negatywne, co w praktyce oznacza, że to, co nie jest wyraźnie dozwolone, jest zakazane. Krótko mówiąc, tworząc cokolwiek jako artysta, nawet niekoniecznie jako artysta, ale po prostu jako twórca, mamy monopol na wykorzystanie tego. Wszystko, co robią z tym inni, potencjalnie podlega pozwowi. I to hmm. czasem przeraża fanów, cosplayerów, twórców albo miłośników fantastyki, którym się wydaje, że przecież to chyba nie jest aż takie straszne, a jednak jest. No właśnie, skoro już wspomniałeś o cosplayu. Jak się sprawa tyczy cosplayerów i cosplayerek, którzy wykorzystują wizerunki postaci z różnych książek, gier, filmów, no wykorzystują czasem nawet dla własnego zarobku, czy do, do różnych konkursów, do swoich projektów. Czy to tak samo wygląda w tym wypadku? W zasadzie tak, to czyli znaczy cosplay nie jest dziedziną, która ma jakiekolwiek odrębne uregulowania prawne. Jest objęta takimi samymi zasadami związanymi z prawem jak każda inna. Natomiast faktem też jest, że każdy zdrowo myślący, logicznie myślący człowiek zada sobie pytanie: No przecież chyba nie mamy tuzinów pozwów skierowanych przeciwko cosplayerom. I to jest faktycznie prawda, bo tak na dobrą sprawę wszystko sprowadza się do bardzo prostej reguły prawa autorskiego, a mianowicie tego, że Pozwy roszczenia w prawie autorskim są czysto cywilne, z oskarżenia prywatnego, to znaczy, dopiero kiedy osoba, która włada prawami autorskimi poczuje się dotknięta, obrażona, albo poczuje, że ktoś zarabia bez jej zgody, ma prawo wytoczyć pozew i walczyć o swoje roszczenie. Mhm. W kontekście cosplayerów panuje pewnego rodzaju umowa społeczna, trochę podobna, chociażby do rzeczywistości związanej z fanfikami, gdzie autorzy i właściciele praw autorskich co do zasady, nie czepiają się, mówiąc kolokwialnie, pod warunkiem, że nie przekraczamy pewnych granic. W kontekście kultury amerykańskiej i ich konceptu tak zwanego fair use, czyli takiego uczciwego użytku, przyjmuje się założenie, że dopóki nie czerpie się korzyści wprost, na przykład prowadząc sklep z cosplayami, sprzedając mhm. je oficjalnie na portalach aukcyjnych czy prowadząc tym sklep, co do zasady takich roszczeń nikt nie kieruje i one nie występują. W Polsce też raczej przyjmuje się, że jest to pewnego rodzaju na upartego dozwolony użytek, raczej coś, co buduje kulturę fanów. Mm. Natomiast nie ma, prawdę mówiąc, takiego wytrychu ustawowego, który by jednoznacznie stwierdzał, że w tym, a nie innym kontekście pewnego rodzaju przebieranki są dozwolone. Natomiast no, ze względu też na to, że Ewentualny zakaz tego rodzaju praktyk wywołałby prawdopodobnie tak zwany efekt Nintendo, o którym możemy za chwilę sobie porozmawiać, czy, czy, czy może coś porównywalne do efektu Streisand, czyli mm -hmm. kiedy chce się czegoś usilnie zabronić, zwłaszcza w rzeczywistości nowych mediów XXI wieku, internetu i kultury uczestnictwa, to efekt zazwyczaj jest odwrotny. Ludzie tym bardziej będą chcieli yy, tak, brać w tym udział. Tak, albo wybrali w tym udział, albo po prostu ogłosili bojkot i z punktu mm -hmm. widzenia chociażby, Disneya, największego przecież popkulturowego dzisiaj molocha, próba zabraniania czy regulowania cosplayerów, czyli tak naprawdę na świecie tysięcy, jeśli nie w porywach milionów osób, gdyby zsumować wszystkich, którzy kiedykolwiek przebierali się czy wykorzystywali jakieś elementy tych postaci, to przecież dla nich jest tak naprawdę zysk, promocja, mhm. a ich uczestnictwo w tej kulturze docelowo na dłuższą metę jest po prostu atrakcyjne. Choć nie zmienia to faktu, że od czasu do czasu możemy usłyszeć głosy, które właśnie wobec tych współczesnych form, takich jak czy to fanfiki, czy chociażby streamy z gier, czy inne narzędzia, które z punktu widzenia ogółu są przede wszystkim jednak wspomagaczem promocji, aczkolwiek pewnego rodzaju ingerencją w cudzy monopol na prawa autorskie, no mamy takie opinie, że nie każdemu się to podoba. Tak? Mm -hmm. No oczywiście jest to kolejna forma promocji, tak jak powiedziałeś i, i dla twórców jest to raczej plus, a nie minus, dlatego nie mają powodu tego zabraniać. Rozmawiamy sobie o cosplayu, który się kojarzy z postaciami. Postacie kojarzy się oczywiście z różnymi filmami, produkcjami. Ostatnimi czasy chyba jedną z najpopularniejszych gier, w których bardzo zwraca się uwagę na te postaci jest League of Legends i pewna afera, która kręci się wokół nowej postaci którą niektórzy uważają, że została zaprojektowana na bazie żywej osoby. Nie będziemy się tutaj, nie będziemy rozważać, czy wnikać w to, czy to jest prawda, czy nie, ale ogólnie, jakie jest Twoje zdanie jako specjalisty, znawcy tutaj tematu, jakie jest Twoje zdanie dotyczące w ogóle kreowania postaci w grach komputerowych, w filmach i książkach, które mogą bardzo przypominać żywe osoby i, i postaci? Ten temat jest niewątpliwie złożony, bo w gruncie rzeczy kategoria ochrony postaci fikcyjnej, szeroko rozumiana, w naszej rzeczywistości prawnej dopiero się rozwija. I to jest całkiem ciekawe, ponieważ o ile wcześniej w dawnej klasycznej doktrynie uznawano, że prawem autorskim chronimy utwory jako całość, w pewnym momencie pojawiły się problemy, zwłaszcza w XX wieku, w rzeczywistości rozszerzonego marketingu, wykorzystywania pewnych ikon, czy wytworzenia się też pewnych ikon popkultury, chociażby pojawianie się w reklamach postaci stylizowanych na Tarzana, Sherlocka Holmesa i tak dalej. Pisanie kontynuacji, tworzenie kolejnych jakby utworów, czy właśnie tego rodzaju fanfiction rozumiane jako chociażby kontynuacja Powieści, filmu i, i, i innych podobnych tekstów kultury. W Stanach Zjednoczonych, w kulturze anglosaskiej i podobnie już w polskiej kulturze mniej więcej od lat 90., chociaż u nas to się zaczęło dosyć od ciekawej historii Stefana, Stefana Bąka z Żabiczek, fikcyjnej postaci ze słuchowiska radiowego, o, którego, o, o prawa do którego jego twórca, który odszedł z danej rozgłośni, procesował się właśnie z byłą rozgłośnią, ponieważ Jedna z, z łódzkich rozgłośni radiowych w latach 90. po odejściu dziennikarza, który wykreował postać ze słuchowiska radiowego ze specyficzną wadą wymowy, ze specyficznym stylem, e, on po, później odszedł z pracy, a mhm. słuchowisko było kontynuowane, ale z inną postacią, e, z innym narratorem. Co ciekawe, jako ta sama postać fikcyjna i wygrał on ten proces. Wygrał po, proces oprawa do postaci fikcyjnej ze słuchowiska radiowego, czyli bez w ogóle elementu wizualnego. Mhm. Co jest dość istotne, bo chociażby w kontekście. <laughs> Niedawnego nowego serialu o pani Holmes, gdzie też pojawił się wątek oskarżeń ze strony spadkobierców Sherlocka Holmesa, znaczy Artura Conana Doyle'a oczywiście, posiadających pewne prawa do postaci Sherlocka Holmesa właśnie w kontekście podobieństwa i pewnych cech charakterystycznych postaci nie tyle wizualnych, mm -hmm. ile właśnie powiedzmy, że opisowych cech charakteru. I to jest jedno z pól, które w tej chwili coraz bardziej jaskrawo się pojawia, i myślę, że w dużej mierze wywołało je po pierwsze wykorzystywanie warstwy graficznej, chociażby w reklamach czy marketingu, postaci fikcyjnych, a z drugiej strony no, wszelkiego rodzaju kontynuacji, nawiązań czy tzw. utworów zależnych. Natomiast to drugie pole, o którym mówisz, czyli wykorzystanie prawdziwych postaci ich wizerunków, no, wiąże się ze zjawiskiem znanym. Czy z kategorią prawną prawa do wizerunku. W Stanach Zjednoczonych mówi się o tym jako right for publicity. Ma troszeczkę inną konstrukcję. U nas sprowadza się niestety do dwóch przepisów w ustawie o prawie autorskim, czyli mówiących o tym, że co do zasady, wszędzie, gdzie publikuje się nasz wizerunek, rozumiany przede wszystkim jako przede wszystkim jako twarz, ewentualnie jakaś tam postura, chociaż niekoniecznie musi tam być stricte pokazana twarz, bardziej chodzi tutaj o kwestię taką, żeby mieć możliwość rozpoznania mhm. jeżeli mamy postać która ma lekko wymazaną twarz ale charakterystyczną grzywę Donalda Trumpa no to jesteśmy w stanie stwierdzić kim ona jest i teraz ogólna reguła mówi o wymaganiu zgody natomiast pewien wyjątek dotyczy tylko osób publicznych polityków w trakcie wiecu osób które wykonują swoją działalność zawodową na przykład muzyków w trakcie koncertu czy sportowców w trakcie wydarzenia sportowego w którym uczestniczą profesjonalnie Natomiast wszelkie podobieństwa teraz do prawdziwych osób, które się pojawiają w takich w grach, chociażby jak League of Legends, no podlegają najzwyczajniejszemu w świecie, no, najzwyczajniej konieczności uzyskania zgody. Mhm. I my generalnie też jako ludzie, nawet jako uczestnicy pewnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, chociażby cosplayerzy na konwentach takich jak nasze kochane Dni Fantastyki, najlepszy konwent w kraju, powtarzam, e jak najbardziej oczywiście uczestnicząc w, takiej, w takim wydarzeniu mamy prawo, czy organizatorzy media mają prawo nas fotografować i gdzieś to upublicznić. Natomiast wykorzystanie tego potem w innym kontekście, chociażby mm. do reklam, do reklam swoich produktów, w jakimś sklepie internetowym, oferującym na przykład, nie wiem, piękne szarfy dla cosplayerów czy materiały, z pomocą których można to wykorzystać, to już nie podlega takiemu wykorzystaniu i to wymagałoby zgody. Nie da się ukryć, że w Polsce orzecznictwo w temacie ochrony prawa wizerunku jest bardzo obszerne. Bardzo dużo niestety pojawia się zjawisk wykorzystania bez wiedzy i zgody osób w kontekstach no właśnie dalszej działalności reklamowej, z różnych baz zdjęć, stoków itd. Natomiast co do takich transformacji też twarzy w kontekście gry, one jak najbardziej są elementem Prawa do wizerunku. I znów mm -hmm. prawo jakoś za bardzo za tym nie nadąża. Nie rozumie, czy może nie tworzy odrębnej kategorii dla jakiegoś wizerunku wirtualnego, powiedzielibyśmy. Natomiast jeżeli z punktu widzenia czysto praktycznego jesteśmy w stanie rozpoznać daną osobę i widzimy, że to jest czyjaś podobizna, no to ona te roszczenia ma. No, w sprawie słynnej, ona chyba Instagramerką jest, jeżeli mnie pamięć nie myli, której wizerunek rzekomo miał być użyty Możliwe. w League of Legends. Na, pe na pewno jakoś się na Instagramie udziela. Nie wiem, czy jest to Jej konkretny tak, tak. działka. No, sprawa jest złożona, bo tam faktycznie trwa dosyć ostra dyskusja. Riot Games się odcina, twierdząc, że ten jej były partner, który rzekomo miał stworzyć jej odpowiednik, że w tym projekcie nie był zaangażowany. Być może był, być może nie był. Kwestia też analizy tych elementów mm -hmm. składowych, tak? bo to nie jest jej odwzorowanie takie stricte, powiedzielibyśmy, fotograficzne. Bo... Tak, chodzi chyba o pewne cechy tak, wyglądu, tak. właśnie. Więc no to, to jest taka sprawa, która jak zwykle kończy się na wielkim to zależy mm -hmm. i, i trudno powiedzieć tak. doskonale, że no, też mamy wiele charakterów czy postaci w popkulturze, które mogą być podobne do no. nas, tak? tak? Czyli powiedzmy nosić jakiś zarost, charakterystyczny styl ubioru. Pytanie, na ile ktoś jest w stanie rozpoznać. Tak. Lech mhm. Wałęsa został odwzorowany przez Bogusława Polcha w komiksie o Wiedźminie i każdy rozpoznał ten żart, że jeden chyba z krasnoludów czy, czy, czy z wieśniaków, których miał twarz lecha Wałęsy. Ale było to oczywiście w formie pewnego żartu, pewnej mhm. parodii, bo to też jakby tutaj nam działa. Właśnie kategoria parodii jest często tą, która stara się ratować takie zjawiska, takie wykorzystanie powiedzmy cudzych elementów ona jest bardzo szeroko traktowana bardzo często też autorzy nią się próbują jakby wyjaśnić tam gdzie ktoś oskarża ich o naruszenie tego wizerunku bo co do zasady, właściwie w każdym kraju wiemy, że jeżeli jesteśmy osobą publiczną, jakoś znaną, a dzisiaj też influencerzy no, mogą być już powoli traktowani jako osoby publiczne, mm -hmm. czy różnego rodzaju celebryci, no tak. wielkie sławy typu Edyta Górniak, czy Marcin Najman. No, są osobami, których parodie mogą się pojawiać i no, mogą się też liczyć z tym, że są objęci jakimś tam elementem satyry z różnych powodów, czy to tak, światopoglądowych. I, czy... Ich wizerunek może być wykorzystany tak, po prostu. Tak. Oczywiście no wiadomo, że mm, wykorzystanie, w celach humorystycznych to co innego. W grze takiej jak League of Legends raczej oczekujemy czegoś, co będzie fantastyczne, wzięte znikąd tak jakby, bo nie chodzi nam oczywiście o gry teraz na przykład wojenne, gdzie wykorzystuje się faktycznie prawdziwy wizerunek kogoś, no, po to, żeby ukazać go takim, jakim się no, nam wszystkim wydaje. Tak jak wcześniej podczas naszej rozmowy wspominałeś o. Noriega z Panamy. Emanuel tak. Noriega, panamski bodajże dyktator, który publicznie ogłaszał, nie skończyło się chyba pozwem, ale, ale publicznie wykłócał się o to, że ukazanie go w Call of Duty jest. Negatywne. Tak, i to jest dosyć ciekawe, bo tu wychodzimy z podstawowej kategorii prawa do wizerunku, bo ono dotyczy jakby tylko naszej twarzy. Czy mhm. może twarzy, tylko naszego ciała, tego jak wyglądamy. Natomiast drugą kwestią, która tu się pojawia i jest szczególnie kluczowa, zawsze przestrzegam swoich studentów, którzy próbują tworzyć gry czy jakieś filmy animowane, że jeżeli chcą wykorzystać postać istniejącą, czy to nazwać ją z imienia i nazwiska, czy pokazać ją w sposób na tyle sugestywny, żeby było jasne, że to ona. No to trzeba się zastanowić w jakim kontekście ją kreujemy. Mhm. Prawo do wizerunku jest tylko stroną wizualną. Tą stroną merytoryczną jest natomiast szeroka kategoria dóbr osobistych, które reguluje kodeks cywilny. I tutaj możemy się bardzo mocno nadziać, bo chcąc być czasem zabawni, chcąc czasem dokonać pewnej parodii, ale możemy przekroczyć pewne granice. Nawet nie chodzi o dobrego smaku, ale reputacji, czyli tak, bo chodzi tu przede wszystkim o różnego rodzaju fałszywe oskarżenia czy pokazanie pewnych osób jako Złych, jako mm -hmm. przestępców, jako ciężkie charaktery. No w określonym celu po prostu. Tak. Mieliśmy w Polsce przynajmniej kilka takich różnego rodzaju pozwów. Jeden szczególnie ciekawy, nie ukrywam, bo dotyczył filmu Kler Wojtka Smarowskiego, w którym na, na zdjęciu na ścianie pojawia się jeden z polskich bokserów. Mm -hmm. I to jest zdjęcie autentyczne z jakichś zawodów, gdzie on stoi na podium i w trakcie fabuły bohaterowie wspominają o tym bokserze, że on e, bił księży w stanie wojennym. I co ciekawe, bohater tego zdjęcia, jak to zobaczył, twierdzi, że dostał kilka telefonów od znajomych, którzy pytali, czy to prawda, że wręcz zasugerowali że skoro to się pojawiło w filmie Smarzowskiego, to jest to prawdą i że planuje pozwać. Nie wiem, jak się to skończyło, bo mm -hmm. prawdę mówiąc nie słyszałem o tym pozwie, natomiast takie detale mogą już o tym decydować. Głośniejsza była oczywiście sprawa filmu o paktofonice Jesteś Bogiem, tak. Tak, w której postać kreowana przez Arka Jakubika, również wzorowana i jasno sygnalizowana jako przecież rzeczywista, tak, czyli wydawca płyt paktofoniki, wstrzymał na chwilę przecież dystrybucję płyty DVD, Pozywając właśnie twórców filmów o zniesławienie. Mhm. I tutaj tego rodzaju spraw, również ukazywania osób realnych w fikcyjnych światach, czy to pod ich nazwiskiem, czy w kontekście jakiegoś ich wizerunku, potrafi być bardzo dużym problemem. I tu też widzimy chyba tą największą różnicę, jednak też w kulturze chociażby anglosaskiej i naszej, bo w Stanach Zjednoczonych stosunek do tego rodzaju ujęć jest o wiele bardziej liberalny. I na o wiele więcej pozwalają czy to sędziowie, czy organy ochrony prawa, bo tamta dyskusja została już bardzo mocno przeprowadzona jeszcze w latach 80., kiedy Larry Flint opublikował fikcyjny wywiad w Hustlerze z. z panem senatorem, którego nazwiska wiecznie zapominam. Oni zostali, ten ich konflikt świetnie zobrazowany przez Milosza Formana, chociażby w filmie Skandalista Larry Flint. I tam w tym fikcyjnym wywiadzie, sygnowanym jako rzekomo prawdziwy, szły bardzo wulgarne wręcz, można powiedzieć, kwestie dotyczące utraty dziewictwa z własną matką i innych takich oszczerstw. Mhm. I co ciekawe, sąd, mimo pozwu ze strony pokrzywdzonego, stwierdził, że był to element parodystyczny. Osoby publiczne muszą się z tym liczyć, nawet z tak no, prostackimi po prostu formami ataku. Stąd też w Stanach Zjednoczonych aż tak się tym nie przejmują. Natomiast w naszej rzeczywistości tych naruszeń dóbr osobistych właśnie przez stwierdzenie, że ktoś. Takie, a nie inne przestępstwo popełnił, czy ma ciągoty do takich, a nie innych osób, czy że tu czy tam okłamał, albo po prostu kogoś pobił, nie pobił. To są, to są ryzykowne mm -hmm. tematy. Także młodym, młodym twórcom szeroko rozumianej popkultury, czy fantastyki raczej odradzam. I trzeba tutaj bardzo, bardzo uważać, bo ze strony jakichś pojedynczych osób, zwłaszcza możemy być no, oskarżeni i przegrać. No tak. Ciekawe, no bo w zasadzie każdy film, który ma pokazywać prawdę, to każdy może oskarżyć twórców o zniesławienie. Gdyby zrobili film o nie wiem o mordercy czy o kimś, kto trafił za kratki, to ciekawe, czy też mógłby pozwać twórców za zniesławienie, mimo że pokazali to, co działo się naprawdę. Tak, takie sytuacje pozwów różnego rodzaju dotyczących realnych postaci są możliwe i nawet od czasu do czasu się pojawiają. Jednym z niewątpliwie ciekawszych była sprawa filmu Kapitan Phillips. Mhm. Film pokazujący, prawda, atak piratów, autentyczną historię i bohaterstwo jakiegoś tam głównego bohatera, został zaskarżony do sądu przez członków załogi, którzy twierdzili, że wcale tak nie było. Rząd dużo nakłamał w swoich opisach, i tak naprawdę to on ich właśnie sprowadził na nich to niebezpieczeństwo przez wybór trasy, bo chciał przeoszczędzić. I o to się procesowali, bo w tego rodzaju sprawach mamy bardzo kluczowy problem. To znaczy, zarzut zniesławienia czy znieważenia to są zarzuty karnoprawne, które mogą się pojawić za pomocą właśnie tekstów kultury, tak? czy, czy, mhm. czy to właśnie seriali paradokumentalnych, czy nawet fikcyjnych, ale które twierdzą, że są oparte na faktach, czy przynajmniej jasno to sugerują. Trzeba udowodnić, czy coś było prawdziwe, czy nie. Tak. Skoro ostatnio. już właśnie mówimy o serialach i o różnych y, sprawach z tym związanych i w ogóle o filmach, y, ostatnio też bardzo popularna jest sprawa Johnego Deppa i y, y, Amber Heard. Y, tak dobrze powiedziałem? Amber Heard, Amber tak. I tak. y, y, no, ich, ich sprawy sądowe, które się ciągną, zdaje się, już od jakiegoś czasu. Johnemu tam... Y, udowodniono, czy Oskar wyrok jest na jego niekorzyść o, tak powiedzmy i studio, które teraz jest w trakcie produkcji kolejnej części Fantastycznych Zwierząt, jakie znaleźć, gdzie Johnny Depp miał no można powiedzieć, że jedną z głównych ról, no jakby zmusili go czy rozwiązali z nim umowę i teraz znaleźli kogoś na jego zastępstwo. Jest zdaje się tak, że wielu fanów się z tym nie zgadza i też uważają tutaj, że Johnny Depp jest raczej pokrzywdzonym, a nie winowajcą i no, ja osobiście no, też nie do końca się zgadzam w ogóle jakby rezygnowanie z obsadzania aktorów, którzy mieli mają jakieś tam różne sprawy yy, sądowe, wydaje mi się, że to jest mieszanie dwóch różnych płaszczyzn, ale jak to wygląda yy, według ciebie i no, jakie masz zdanie też na ten temat? To jest ten moment, gdzie powinniśmy dać ostrzeżenie na ekranie, że teraz będą kontrowersyjne treści, tak? Troszkę się tego obawiam, razie czego wytniemy. Dobrze. Znaczy, no jest to dosyć, powiedzielibyśmy, fekalny problem, tak? Natomiast poważniej mówiąc, cały problem dyskusji właściwie wokół tej sprawy jest to tyle ciekawy, bo czytam też czasem opinie internautów o tych wątkach, które mówią, że sąd udowodnił, sąd stwierdził, sąd wydał wyrok. To była sprawa dotycząca tego, czy tabloid miał prawo napisać, że Johnny to damski bokser i że uprawiał przemoc domową. Od tego się chyba zaczęło. To tak, była tak. sprawa o zniesławienie, którą on wytoczył, natomiast sąd stwierdził, że faktycznie źródła sugerują, że bił i można użyć tej nazwy. Tego dotyczył proces. Nie skazania Johnny'ego Deppa za to, że kogoś mhm. bił, nieudowodnienia, że takie przestępstwo popełnił, i tak dalej. To jest też o tyle ciekawe, bo to nie oznacza, że on został w świetle prawa skazany za przemoc domową, bo nie mm -hmm. został. Tak. Wiemy doskonale, że całe kulisy tej sprawy i wszystkie nagrania, które regularnie wyciekają, no pokazują, że obraz tej sprawy jest niezwykle skomplikowany. Natomiast, jakby, jakby, kazus tego procesu też wiesz pokazuje nam, jak śmiesznie działa popkultura i, mhm. i nowe media, to znaczy przyczepiają się do pewnych tylko wątków e, ze sprawy, a tak naprawdę nie analizując dogłębnie też tego, co tam się faktycznie działo i czego dotyczył proces, bo ten sam kazus, i to, bo to nie, nie jest domena naszych czasów, bo w latach dwudziestych Henry Ryder Haggard, bardzo wówczas popularny autor Kopalni króla Salomona i między innymi też mm, e, powieści Shi, czyli Ona, tak o pewnej tam nieśmiertelnej postaci. Został, czy może inaczej, tuż po Hagardzie swoją powieść wydał Pierre Benoit, powieść Atlantyda. I jeden z dziennikarzy we Francji zarzucił Pierowi Benoit, że Atlantyda to plagiat właśnie powieści Shi, czyli Ona, czy Onej, plagiat Onej. Benoit wytoczył pozew o zniesławienie i francuski sąd stwierdził po przeczytaniu, te, to plagiat, mógł tak napisać. Koniec sprawy. Nie dotyczyła w ogóle Henryka Rydera Hagarda. W ogóle oni nawet nie słyszał prawdopodobnie, nie brał w niej udziału. Natomiast sporo też mówiło o tym, to, to była właśnie taka sprawa. Czyli to, o czym przed chwilą mówiliśmy, tak naprawdę kontekst pewnego rodzaju zniesławienia, a nie sprawa kryminalna dotycząca właśnie plagiatu mm. czy czegoś, bo w ogóle o tym sąd nie orzekał. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o decyzję, wytwórni, zbrodnie Grindelwalda miały dosyć słabe oceny, nie najlepsze wyniki w Box Officie. Szczerze mówiąc, gdyby wiedzieli, że to Johnny Depp będzie ciągnął ten film, to zostanęliby na głowie, żeby go zatrzymać mhm. w obsadzie i niczego by to nie zmieniło. Co najwyżej by stwierdzili, że poczekają na prawomocny wyrok, albo to i tam. A w tej chwili prawdopodobnie usunięcie go jakoś niespecjalnie uznają, że ich zaboli. Z drugiej strony, no też tutaj, że tak powiem, no, mamy wolny rynek. Też wytwórnia ma prawo decydować, z kim chce współpracować, z kim nie chce. Wiemy doskonale, że są osoby i tematy, które wzbudzają kontrowersje. Wiadomo, że ci, którzy nakręcili jakieś filmy czy seriale z Bilem Cosbym, kiedy później okazało się, jakie ciekawe hmm, przestępstwa ma. No, może ciekawe to złe słowo, no, ale jakie oburzające wręcz przestępstwa ma na koncie Bill Cosby, No to bardzo szybko się z takiej współpracy chcieli jednak, mhm. jednak wycofywać. Tak. Czyli no, wychodzi na to, że wytwórnie tak naprawdę wszystko kalkulują i ostatecznie zrobią mniej więcej to, co im najbardziej będzie pasować i co najbardziej im wyjdzie na dobre. No, możemy oczywiście wierzyć w idealizm ludzi Hollywoodu, albo możemy być realistami i zauważać, mm -hmm. że tam, gdzie trzeba, tam się umieszcza pewne znaki, symbole grafiki i umieszcza pewnych aktorów, a innych mm -hmm. się nie umieszcza, a tam, gdzie nie jest to konieczne, to ich się na przykład wycina z plakatu. Mieliśmy no. ostatnio pozew jednego z aktorów, którego 11 lat temu z plakatów w dystrybucji europejskiej wycięto z jakiejś komedyjki z Ach, z Wincem Wołnem, mhm. jeden z tą z czarnoskórych aktorów, który w oryginale był na tle, w, w amerykańskiej wersji był na plakacie, gdzieś tam jako postać w tle, bo tam była cztery pary, w, w plakatach z dystrybucji europejskiej został wycięty i nagle 11 lat po fakcie sobie o tym przypomniał i chce o to pozywać, co jest całkiem ciekawe, bo nie wiem jak to w Stanach działa, ale u nas to by było już dawno przedawnione, zwłaszcza no to... tego rodzaju czyn, który nie wiem co miałby wnosić, ale tu być może istnieje stara, dobra zasada, czyli najlepiej, jeśli chce się zrobić trochę rozgłosu, wytoczyć jakiś mały pozew. Mhm. Słyszałem, że Lukas całą swoją fortunę i prawie większość dobytku zdobył na sprzedawaniu gadżetów dotyczących gwiezdnych wojen, pierwszych, pierwszej trylogii. Jak się tyczy sprawa właśnie gadżetów i wykorzystywania wizerunku postaci i w ogóle. Tego, co jest zawierane w naszych produktach, dotyczące zawierania ich wizerunków w gadżetach sprzedawanych na całym świecie, czasami. Tak, no, to jest absolutna prawda. George Lucas zaczął swoją karierę i jakby już obrosło niemalże legendą. To, że Pozyskał prawa do sprzedaży zabawek związanych z Gwiezdnymi wojnami, za cenę oczywiście budżetu na film, i tak dalej, i tak dalej. Z filmów wytwór... zdaje się w ogóle nie, nie, nie miał tak, żadnych tak, zysków. Wytwórnia chyba. jeszcze wtedy nie wierzyła jakby w koncept merczu, byśmy mhm. powiedzieli, czyli wszelkiego rodzaju towarów towarzyszących, co dzisiaj jest absolutną normą. Natomiast w kontekście gwiezdnych wojen jeszcze nie. Tak naprawdę pierwszą, pierwszym cyklem filmowym, który był mocno nastawiony właśnie na te gadżety towarzyszące i na sprzedaż na nich, była seria filmów o Batmanie. Ona w połowie lat 80. była właśnie planowana przez wytwórnie, począwszy od pierwszego filmu Tima Bartona, jako pewnego rodzaju narzędzia wspomagające sprzedaż różnego rodzaju zabawek. Nie da się ukryć, powiedzmy sobie to szczerze, że dzisiaj kultura stała się przemysłem. Mm -hmm. Przemysłem i to w takim rozumieniu, że nawet dosłownie, ponieważ duża część wyrobów kultury, w tym gadżetów związanych z filmami, z grami, z komiksami, jest dzisiaj chroniona nie prawem autorskim, ale przede wszystkim konwencją, czy przepisami o ochronie własności przemysłowej. Bo tak się nazywa chociażby konwencja nowojorska jeszcze z XIX wieku, dotycząca przede wszystkim ochrony znaków towarowych. To, co kiedyś wydawało się w ogóle niepowiązane jakby z kulturą, czyli to, że autor. Tytuł czy jakaś franczyza, szeroko rozumiana, staje się marką. Mm -hmm. Gwiezdne wojny są marką: George Lucas, Tim Barton, różni reżyserowie, cykle filmowe, growe. Często się mówi dzisiaj o tej kulturze sequelu, remiksu i ciągłego powtarzania. To bierze się stąd, że wytworzenie jednego spójnego systemu umożliwia potem na nim po prostu ciągłe bazowanie. Znaki towarowe są całkiem inaczej chronione. Znakami towarowymi, chociażby w świecie Gwiezdnych Wojen, są pojedyncze słowa jak Han Solo, no, to akurat dwa słowa. Ale Skywalker, Joda. Moc, Mocnie, bo to jest nie. słowo potoczne. Ono nie może być chronione mm -hmm. jako powojenne słowo, Jedi tak. Jedaj, tak. I do tego są jeszcze znaki towarowe, obrazkowe, dźwiękowe. Cała masa rysunków, rycin, George Lucas czy Disney obecnie jako właściciel Lucasfilm i LucasArts mają chociażby poriestowane znaki towarowe z wizerunkiem Lorda Vadera, samej jego głowy, ale też całego kostiumu, bo na przykład mm -hmm. w klasie towarów, czyli kostiumów Lorda Vadera, także to wszystko jest chronione. Większe korporacje, czyli właśnie takie jak Disney czy, czy chociażby też posiadające prawa do trylogii Władcy Pierścieni także do filmów o Hobbicie, czy ogólnie do adaptacji filmowych Władcy Pierścieni, Souls and Company. Też dysponują tysiącami zarejestrowanych znaków towarowych, z których duża część to są nazwy własne, chociażby przestrzeni, miejsc czy osób ze Śródziemia. Dlatego pierwsza mm -hmm. podstawowa rada dla młodych twórców to jest wymyślać oryginalne imiona i nazwiska bohaterów, i nazwy fikcyjne miejscowości, ponieważ w ten sposób można je chronić jako znaki towarowe. Andrzej Sapkowski zarejestrował sobie znak towarowy Wiedźmin. Używanie go w pewnych konkretnych kategoriach produktów wymaga jego zgody. Żeby używać The Witcher, trzeba znowu zgody z CD Projektu. Mm -hmm. Co ciekawe, w Polsce zrobiła to samo nawet Małgorzata Musierowicz, która zarejestrowała znak słowny towarowy Jerzy jada, przez co jeden z poznańskich teatrów, który odgrywał sobie sztuki pod tytułem Jerzy musiał je zdjąć za afisza i zmienić tytuł. No proszę. Dobra. Dziękuję Ci za naszą rozmowę. Była bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że nasi widzowie i słuchacze również skomentują i powiedzą nam, co sądzą na ten temat i o czym jeszcze chcieliby usłyszeć. Dajcie nam lajka, like zasubskrybujcie, żebyście widzieli, kiedy wyjdzie nasz kolejny podcast. Ja dziękuję Ci serdecznie za naszą rozmowę. Ja dziękuję również. Do zobaczenia.